Macie swoje plansze. Jak wygląda rozgrywka? To może na razie odłożę. Jak wygląda rozgrywka? Każdy z Was ma dwie akcje. I teraz tak. Określamy. Jedną, czyli na przykład biorę akcję, mogę wykonać dwie akcje. Więc mogę postawić ten żetonik sobie na danym miejscu i takie akcje będę wykonywał. I już mówię, co to są za akcje. Akcje. Dołóż, dobieram żeton ogrodu i dokładam w dowolnym miejscu. Od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy, tak. Znajdujemy się w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na Placu Kościuszki i gramy w planszówki. Stowarzyszenie Topory działa już od 10 lat, a jako nieformalne już ponad 25. Tomaszowski oddział został otwarty całkiem niedawno, bo przed wakacjami. Decyzją zarządu stowarzyszenia. Jeśli chodzi o to, w co gramy, to przede wszystkim Stowarzyszenie Topory interesuje się fantastyką szeroko rozumianą, literaturą, filmami, grami planszowymi, ale również grami fabularnymi i mamy też do przedstawienia, jeśli chętni są, zobaczyć, jak wyglądają gry fabularne i gry planszowe. Mamy kilkadziesiąt różnego rodzaju tytułów gier planszowych, dla wszystkich, i dla młodszych, i dla starszych. Jeśli chodzi o to, jakie to są gry, trzeba by do nas przyjść, powiedzieć, co się chce, a my wtedy to pokażemy, bo mamy gry kooperacyjne, w których wszyscy gracze grają razem, próbując pokonać zasady gry, plansze. Mamy gry strategiczne, gry imprezowe dla dużej ilości graczy, oraz gry przygodowe, w których gracze mogą wcielić się w różnego rodzaju postacie i przeżywać niesamowite przygody. Tu na stole obok gracze grają właśnie w Cthulhu Flux. Jest to jedna z odmian gry Flux, w której zasady zmieniają się co chwila, ponieważ podstawowa zasada jest taka, że dobieramy jedną kartę i musimy zagrać jedną kartę, ale w talii kart są takie, które zmieniają te zasady. My dobieramy 3, dobieramy 4, zmieniają się cele różnego rodzaju, więc gra jest bardzo dynamiczna i wymaga patrzenia, co mają przeciwnicy na stole, żeby reagować dynamicznie. Na stole obok grają w Wilki i Owce, gra wydana przez Granę. Chodzi o układanie jak największego pola ze swoimi owcami. Ten gracz, który ułoży największe, wygrywa. Mamy jeszcze taką bardzo ciekawą grę, którą bardzo lubię osobiście. Jest to O mój zboże, bardzo mała gra, która jednak wymaga dużo myślenia. Każdy z graczy prowadzi swoją, jakby zarządza swoją wioską i w tej wiosce buduje różnego rodzaju budynki, jak tartak, młyn, farma zwierząt, a potem w tych budynkach produkuje różnego rodzaju dobra. Chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej zasobów i jak najwięcej pieniędzy. Położyć jeden żeton na planszy, postawić tutaj. Ewentualnie jak już mam kilka, to potem mogę, zaraz pokażę. Na łódź. Myślimy, że mamy coś takiego. Jeśli chodzi o Eurobiznes, Monopoly, to te gry jednak są troszeczkę bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o gry planszowe, one przeżywają swój renesans. W latach 80., 90. pojawiały się dzięki wydawnictwu Sfera, dzięki wydawnictwu Encore, gry, które były popularne na Zachodzie. Potem to przycichło, ale od paru lat gry planszowe zyskują. To jest coś więcej niż Monopoly, niż Chińczyk, niż Warsaby. Pozwalają na zabawę i w 5 minut, i w 5 godzin. Bez komputera, razem z innymi ludźmi, wspólnie można spędzać czas. Całe rodziny,
znajomi, wspaniale się bawić. Skąd pomysł, żeby w Tomaszowie powstał oddział? Ponieważ kilka osób jest z Tomaszowa, należąca do Toporów. I rozmawialiśmy o tym, że przydałaby się taka inicjatywa również w Tomaszowie. Bo w tym mieście niestety niewiele się dzieje związanego z tym naszym ulubionym hobby, czyli graniem, fantastyką. Dlatego staramy się to propagować, pokazywać, że można nie tylko siedzieć gdzieś w barze albo przed komputerem, ale spędzać czas z innymi ludźmi, wspaniale się bawiąc. Nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Są to gry, niektóre bardzo mocno skomplikowane. Są też... Znaczy może powiem tak. Ja sam grami planszowymi interesowałem się już, można powiedzieć, od małego dzieciaka, kiedy jeszcze te rodzice kupowali mi takie, które były wtedy dostępne. Ale te gry planszowe to nie są tylko dla dzieci. Po pierwsze rozwijają wiele umiejętności, pozwalają zdobyć planowania, przewidywania ruchów, negocjacji również, blefu. I to nie są tylko gry dla dzieci. Niestety z uwagi na to, że kiedy miał się zacząć event, padało, postanowiliśmy przenieść się tutaj do środka, ale jak widać zainteresowanie jest. Oznacza, że pole jest nawiezione. Zawsze jakby jest mówione, że...